wiatra jest po prawej stronie prezentuje prędkość, można powiedzieć, minimalną. Przy czym właśnie, jeszcze przypomniała mi się taka rzecz związana z wiatrakowcem i tym, co odróżnia go od śmigłowca. Wiatrakowiec nie może wykonać zawisu, czyli nie może zatrzymać się w miejscu. Jednak czasami możecie Państwo zobaczyć podczas pokazu, że ten wiatrakowiec stoi dokładnie nad jakimś punktem. Ale ten brak ruchu względem Ziemi wynika z tego, że pilot wiatrakowca ustawia go pod wiatr, reguluje chod silnika tak, aby prędkość postępowa względem powietrza była dokładnie taka sama, jaka jest prędkość wiatru. I wtedy prędkość postępowa jest zmniejszona o prędkość wiatru, jest zredukowana do zera. Stąd też jest takie wrażenie, że wiatrakowiec stoi w miejscu nad jednym punktem. Przy czym